To jest replika pasywnego rosyjskiego podsłuchu mikrofalowego z 1945 roku. Tutaj mamy antenę. Możemy zmieniać jej długość. Pokrętło do strojenia. I membranę mikrofonu z folii aluminiowej. Zobaczmy, co jest w środku. Membrana jest tutaj zamontowana między dwoma takimi płytkami z laminatu. Jedna jest zamontowana do obudowy mikrofonu, druga to przyciska. Membrana jest wykonana z folii aluminiowej, zwykłej, spożywczej. Tutaj widzimy, że z boku jest taki delikatnie wystający rant. Tego nie do końca widać, ale to jest coś, co dodatkowo będzie przyciskać, dociskać membranę i będzie zapewniać lepszy kontakt elektryczny. Całość mikrofonu jest zrobiona z zaślepki do rur miedzianych, posrebrzona w środku. Tu widzimy pojemność końcową i to jest rezonator mikrofalowy. Ten środkowy element jest wykonany po prostu ze śruby i można nią poruszać, zmieniając odległość między wysokość tego elementu i zmieniając również odległość między tą pojemnością końcową a membraną. I w ten sposób przestrajamy ten rezonator mikrofalowy. Jednocześnie widzimy, że antena przez przepust, tu jest przepust, jest sprzężona z tym układem rezonansowym też przez pojemność. Tutaj widzimy tą pojemność i możemy, kręcąc anteną, możemy przybliżać lub oddalać ją od tego rezonatora, zmieniając stopień sprzężenia. A ponadto widzimy, że w środku mamy tutaj otwory i te otwory służą po prostu temu, żeby mikrofon miał lepsze właściwości akustyczne, żeby tu się nie tworzyła poduszka powietrzna, która by tłumiła membranę. I to jest cały zimnowojenny podsłuch mikrofalowy. Dziękuję za uwagę.